pamięci pułkownika profesora Janusza Kazimierza Zawodny. W tych dniach nasze serca biją mocno, bo przeżywamy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale równocześnie żegnamy jednego z powstańców walczącej stolicy. Dziękujemy za jego służbę ojczyźnie, tu w kraju, ale także i przez wiele lat poza granicami naszych ojczyzn. Bracia, wiemy, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek wyczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga. Profesor Janusz Zawodny uczestniczył w wojnie z Niemcami. Był jeńcem sowieckim, żołnierzem Armii Krajowej, oficerem Powstania Warszawskiego, więźniem obozu niemieckiego w Murnau, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zaporzu. Od 1948 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal kontynuował walkę o dobre imię Polski. W sposób szczególny zaangażował się w walkę o przekaz prawdy o zbrodni katyńskiej. Za mną! Marsz! Mamy dziś postać niezwykłą. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił idei wolnej Polski. I w jakiejkolwiek dziedzinie nie przyszło mu tego czynić, robił to w sposób wspaniały. W taki sposób, że Polska i Polacy będą o tym pamiętać zawsze. Jakże wspaniałe to życie. Jakże spełnione to życie. Today we say goodbye to great Polish patriot and distinguished Polish historian who dedicated his life fighting for freedom, fighting for the truth. He contributed a lot to our historical consciousness. He played a great role during the tragic and very difficult last years of the fall. We will never forget his fight for truth about the Katyn massacre. We will never forget all his merits as a soldier of Great Poland, as a soldier of the independent country, where the Second World War Romanem jest też ogromnie
No. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Janusza wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Urzędowi do spraw kombatantów za zorganizowanie całej uroczystości, za szaloną pomoc we wszystkich sprawach.